W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, natchnij mnie. Miłości Boża, pochłoń mnie. Na właściwą drogę skieruj mnie. Maryjo, Matko moja, spojrzyj na mnie. Z Jezusem błogosławcie mnie. Od wszelkiego złego, od wszelkich złudzeń, od wszelkich niebezpieczeństw zachowajcie mnie. Amen. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Witajcie kochani w kolejnym dniu, już 19. Dzisiaj będziemy zaproszeni do tego, aby oddać Maryi pamięć, rozum, myśli i pragnienia. I podobnie jak w wczorajszym dniu, spróbujmy sobie wyobrazić najpierw, co było w pamięci Maryi, jakie były jej myśli i jakie były jej pragnienia. Kiedy sobie zadaję takie pytanie, to osobiście odpowiedź, która mi się rodzi, to jest taka, że właśnie ona pamiętała moment zwiastowania, pamiętała słowa, które jej anioł powiedział, pamiętała i przechowywała w swoim sercu pierwsze poruszenia Jezusa w swoim łonie, pamiętała Jego pierwsze kroki, kiedy pomyślimy właśnie o czym myślała Maryja, to myślę, że to, co wypełniało jej myśli, to to, jak najlepiej wychować Jezusa, jak najlepiej zatroszczyć się o to, czego Mu potrzeba. Kiedy pomyślimy o pragnieniach Maryi, to myślę, że najbardziej właśnie pragnęła, aby wypełnić jak najdoskonalej wolę Ojca, wolę Bożą w swoim życiu. I kiedy byśmy mieli pomyśleć o swoich myślach, o tym, co zajmuje naszą pamięć, o tym, jakie są nasze pragnienia, no to zdecydowanie myślę, że one by bardzo odbiegały od tych myśli, pamięci, pragnień Maryi, bo nasze myśli są często nieuporządkowane. Nasze myśli często nas niepokoją. Nasze pragnienia często tak nami władają, że w żaden sposób nie potrafimy ich ukierunkować i efekt jest taki, że robimy to, co nam się chce, a nie to, czego chcemy. Maryja jest tą, która będzie wprowadzała ład w nasze myśli, która będzie przemieniała tak nasze pragnienia, by były one zgodne z pragnieniami Jezusa, by one prowadziły nas do pełnienia woli Bożej. Bo kochani, pamięć, rozum, myśli i pragnienia to są niesamowite dary, które nam podarował nasz Tato Niebieski. Po to, aby one nas wspierały każdego dnia w naszym codziennym życiu, w naszym pielgrzymowaniu do Królestwa Niebieskiego. Ale musimy uczyć się je dobrze wykorzystywać. Najpierw je musimy porządkować, a potem uczyć się je dobrze wykorzystywać. I oddając je Maryi, będziemy właśnie, ona będzie nas tego uczyła. Jak korzystać z tych darów po to, aby doskonale wypełniać wolę Ojca w naszym życiu. Oddajemy Matce Bożej i Bogu również nasz rozum. Nie jesteśmy tylko ciałem. Człowiek różni się tym od wszystkich innych ciał na ziemi, od zwierząt, od roślin, właśnie tym, że jest rozumny, że możemy myśleć. Ale również grzech pierworodny dotknął nasze myślenie. W jaki sposób? Popełniamy błędy. Nie zawsze potrafimy dostrzec prawdę. I nawrócenie, o którym bardzo często mówi święty Paweł, właśnie ta metanoia, ona dotyka również naszego myślenia. Apostoł Paweł mówi, nawróćcie się w waszym myśleniu. Bardzo często wiele grzechów dokonujemy właśnie dlatego, że popełniliśmy jakiś błąd w myśleniu na początku. Uzdrowienia wymaga również nasze myślenie, nasz obraz nas samych, obraz świata, w którym żyjemy i również obraz Boga. Duch Święty wzmacnia nasz rozum swoimi darami, abyśmy coraz lepiej poznawali i miłowali samego Boga. Wszystkie dary Ducha Świętego
dar rozumu, dar mądrości, dar rady i tak dalej. One są nam dane po to, żeby nasz rozum tym lepiej poznawał Boga. Bardzo trudno jest w tym świecie, który jest przepełniony różnymi opiniami, znaleźć prawdę. Maryja, oblubienica Ducha Świętego, może dla nas być przykładem tego, jak zawsze odnajdywać prawdę w naszym życiu. Prośmy Maryję, aby była dla nas przewodniczką w odszukiwaniu prawdy w naszym życiu. Nawrócić musimy również nasze myślenie. Mamy bardzo niewiele czasu, żeby porozmawiać na temat każdego z tych pojęć, ale zatrzymajmy się chociaż na chwilkę przy każdym z nich. Pamięć. Mamy oddać swoją pamięć. Dlaczego? Bo bardzo często nas zawodzi. Kiedy czytam sobie o Izraelitach, których Pan Bóg wyprowadził z niewoli egipskiej, to myślę sobie tak. Widzieli takie rzeczy, widzieli wszystkie plagi egipskie. Mojżesz przepowiadał, co będzie robił Pan Bóg i to się działo. Za chwilę wyprowadził ich przez morze. Morze się rozstąpiło, oni przeszli. Wszystko to widzieli. Wszystko to pamiętali. Wystarczyło, że minęło trochę czasu. Że poprzebywali chwilę na pustyni i już do ich głów zaczęły napływać pytania. A może nas nie kocha? A może nami się już nie interesuje? A może nam się wydawało? A może to wszystko przypadek? Słuchajcie, dokładnie sytuacja z naszego życia. Dzieją się w naszym życiu często duże rzeczy. Prosimy o coś Pana Boga. Mija miesiąc, dwa, trzy. Zapominamy o tym, co się zdarzyło. Dlatego powinniśmy oddać naszą pamięć, aby przypominała nam o tym wszystkim, co dobrego dla nas zrobił Bóg, jak Izraelitom. Rozum ma nam pomóc w odkrywaniu prawdy, w patrzeniu prawdziwym. Mamy mieć zdrowe oczy, aby w prawdzie oceniać siebie, innych i otaczającą rzeczywistość. Myśli i pragnienia. Co jest paliwem naszego działania? Pragnienia właśnie. Tylko że jeśli mamy nieuporządkowane pragnienia, wczoraj mówiliśmy o pragnieniach ciała, jeśli podążamy za tym, czego pragnie nasze ciało, czego pragną nasze zmysły, nie dojdziemy do tej drogi prawdy i życia, nie dojdziemy do naszego szczęścia. Kiedy Pan Bóg stwarzał mnie i ciebie, miał jakiś plan. 100% szczęścia, 100% dobra i miłości w nas upakowane. Mamy odkryć, jacy mamy być i podążać za tym. Pamiętajcie, że pragnienia to jest taka wielka szafa, w której są różne szuflady. Musimy pragnąć tego, co jest dla nas dobrem. A jeśli mamy z tym problemy, a mamy wszyscy, pytajmy, zaproszenie znowu do relacji. Maryjo, pokaż mi, co jest dla mnie dobre. Chcę tego pragnąć tylko, co jest dla mnie dobre. Nie tego, co mi się wydaje, że jest dobre. Tego, co jest dla mnie dobre. Dlatego dzisiaj oddajemy pamięć, abyśmy pamiętali o tym, co Bóg dla nas zrobił, kim dla nas jest. Oddajemy rozum, abyśmy mogli poszukiwać prawdy i widzieć prawdziwie. Oddajemy myśli i pragnienia, abyśmy znaleźli się na dobrej drodze w objęciach Jezusa Chrystusa. Kochani, zacznę od myśli. Dlaczego jest tak ważne, żebyśmy oddali nasze myśli Matce Bożej? Oczywiście można tak od razu prosto ująć, żeby myśleć tak jak ona, ale pójdźmy w głąb. Zobaczcie, że najczęściej pokusy docierają przez nas, przez nasze myśli. To myśli są tym obszarem, przez który często przychodzi pokusa. My często nie czuwamy tutaj wystarczająco. Coś się złego wydarzy, w coś złego wejdziemy, dopiero potem sobie uświadamiamy, że zaczęło się od jakiejś myśli. Zwróćcie uwagę, że Pan Jezus w Ewangelii zwraca się niejednokrotnie właśnie do ludzi, do faryzeuszów też właśnie mówiąc, jakie myśli nurtują w waszych sercach. Tak jakby chcąc im zwrócić uwagę, żeby zobaczyli, przyjrzeli się swoim myślom, żeby zauważyli, że tutaj coś złego wsącza się do serca właśnie przez myśli. Zobaczcie, że ta najbardziej taka szokujące i mocne upomnienie Pana Jezusa zwrócone do Piotra, kiedy Jezus mówi do Piotra, idź precz, szatanie, to wtedy właśnie Jezus zwraca mu uwagę na myśli, mówi,
bo nie myślisz po Bożemu, ale myślisz po ludzku. Maryja myśli po Bożemu. Maryja przez 30 lat w Nazarecie uczyła się myśleć po Bożemu i ona może nas uczyć, ona może uczyć nas myśleć po Bożemu. To jest, kochani, ta pierwsza rzecz. Oddaję Ci mój rozum. Zobaczcie, że wśród tych świętych, którzy oddali się Matce Bożej, mamy wielu wybitnych intelektualistów. To znaczy, że wybitny rozum jeszcze zyskuje na wartości, jeszcze rozkwita i jakby osiąga swą pełnię, kiedy jest jej oddany. Zobaczcie na świętego Maksymiliana Kolbe, zobaczcie na prymasa Wyszyńskiego, zobaczcie na Jana Pawła II. To były osoby, które miały wybitny umysł, w których dar rozumu był szczególny i one ten rozum, ten umysł oddały Matce Bożej. Zobaczcie na owoce ich działalności umysłowej, zobaczcie na spuściznę, jaką zostawili. Ja przyznam się Wam, często doświadczam właśnie, ponieważ często tak się modlę, że Matko Boże, oddaję Ci mój umysł, oddaję Ci moje myśli i często jak coś napiszę, bo uwielbiam pisać, to jest jedno z moich takich powołań i coś, przez co się realizuję, to często jakieś osoby mnie pytają: Adrian, ty sam to wymyśliłeś? A ja odpowiadam: no raczej nie. Wiem, że po prostu Matka Boża podsuwa mi myśli, że wpadam na rzeczy, których ja bym nigdy sam na to nie wpadł. Dzięki temu mogę się z innymi dzielić czymś większym, przerastającym mnie. To jest właśnie jeden z owoców oddania swojego umysłu i myśli Matce Bożej. Zobaczcie, oddaję Ci też moją pamięć. To jest bardzo ważne. Słowo Boże mówi o Maryi, że ona zachowywała te sprawy w swoim sercu i rozważała je. Pamięć jest bardzo ważna, dlatego że zobaczcie, kiedy Maryja jest pod krzyżem, kiedy wszystko wskazuje na to, że to jest totalna klęska, totalna porażka, ona sobie przypomina słowa Jezusa, ona pamięta obietnicę anioła i dzięki tej pamięci trwa w wierze. Zobaczcie, że po to Jezus wziął tych apostołów na górę Tabor, żeby dać im doświadczenie, żeby oni pamiętali o tym, kiedy się zacznie droga krzyżowa, ale oni zapomnieli, nie pamiętali i dlatego uciekli. Kiedy oddamy naszą pamięć Matce Bożej, ona zadba o to, żebyśmy sobie przypominali słowa Pana Jezusa w najważniejszych chwilach naszego życia, a szczególnie wtedy, kiedy będziemy przeżywać jakąś próbę, jakiś test, jakieś trudne wydarzenie. Twoja pamięć wtedy oddana Matce Bożej będzie Ci przypominać, będzie Twoją mocą i pomocą. Oddaję też Matce Bożej moje pragnienia. Kochani, ja dzisiaj doświadczam spełnienia moich największych marzeń. Zawsze marzyłem pisać. Pracuję dzisiaj w redakcji największego katolickiego czasopisma na świecie. Pragnąłem, kiedy oddawałem się Matce Bożej, pragnąłem założyć fundację, która będzie spełniać jej pragnienia. W tym roku się to wydarzyło. Założyłem razem z dwoma innymi małżeństwami, razem z moją żoną, fundację, która nazywa się Totatua, czyli Cała Twoja, która właśnie ma służyć Matce Bożej, żeby jeszcze bardziej, jeszcze mocniej się dzielić tym doświadczeniem. Doświadczam, że oddając Matce Bożej moje pragnienia, one wcale nie zostały przyćmione i mi odebrane, tylko zostały uszlachetnione, rozwinięte, skierowane ku Bogu. Naprawdę gorąco Wam to polecam. Niczego nie stracicie, oddając Matce Bożej swoją pamięć, swój rozum, myśli, pragnienia. Ale to, co zyskacie, przekroczy Wasze oczekiwania.